Lokalizacja. Proste, konkretne przykłady ćwiczeń przed Wami. Nazywam się Agnieszka Kaproń, jestem surdologopedą, protetykiem słuchu i pracuję głównie z dziećmi z wadami słuchu i z opóźnionym rozwojem mowy. Zapraszam Cię na moją stronę www.agnieszkakapron.pl, gdzie znajdziesz mnóstwo różnych materiałów. Dziś opowiem o trzech praktycznych ćwiczeniach związanych z lokalizacją dźwięku. Jak ćwiczyć lokalizację lub jak wprowadzić różnorodne ćwiczenia do swojego zestawu, który mamy. Pierwsze ćwiczenie doskonałe na lokalizację jest to takie ćwiczenie, kiedy rodzic lub rodzeństwo lub terapeuta pójdzie do jakiegoś innego pomieszczenia, na przykład w domu lub gdzieś schowa się za drzwi, gdzieś schowa się w jakieś miejsce, jeżeli mamy takie warunki, woła dziecko, a dziecko musi go odnaleźć, podążając za jego głosem. To świetne ćwiczenie, szczególnie w warunkach domowych, jeżeli jesteśmy terapeutą, który przyjeżdża do domu lub jeżeli jesteśmy rodzicem i chcemy zaangażować na przykład też młodsze rodzeństwo czy starsze rodzeństwo, warto takie ćwiczenie wprowadzić. Drugim doskonałym ćwiczeniem jest ćwiczenie z wykorzystaniem dwóch głośników dobrej jakości. Ja korzystam z dwóch głośników tej firmy, tutaj, i bardzo dobrze mi się sprawdzają. Także jestem bardzo zadowolona, do tej pory mi się nic nie zepsuło. Warto tylko zakupić ten sam rodzaj głośnika, bo ten to jest Go, a ten Go 2 i niestety przy włączaniu mają inny dźwięk, co może podpowiadać dziecku, gdzie znajduje się dźwięk. Jak wygląda to ćwiczenie? Kładziemy dwa głośniki po jednej, po drugiej stronie dziecka, włączamy w jednym z nich na telefonie, łącząc się przez Bluetooth, odpowiedni utwór, piosenkę, cokolwiek, co mamy przygotowanego, i dziecko ma za zadanie wskazać, w którym głośniku gra muzyka. Bardzo proste, ale bardzo ciekawe ćwiczenie. Oczywiście możemy za prawidłowe wskazanie na przykład zrobić dziecku pieczątkę. Trzecim ćwiczeniem, ostatnim, ale też bardzo, bardzo ciekawym jest, jeżeli nie mamy możliwości schować się samemu, bo mamy mały gabinet czy małe mieszkanie, wtedy możemy taki głośnik schować, włączyć go zdalnie przez telefon i puścić piosenkę, a następnie dziecko szuka tego głośnika w całym naszym pomieszczeniu. Także też bardzo, bardzo ciekawe zadanie. Można od razu do tego głośnika na przykład dołączyć naklejkę i gdy dziecko znajdzie głośnik, to znajdzie również naklejkę, którą może sobie oczywiście przykleić. Trzy bardzo dobre ćwiczenia na lokalizację, a więc chowamy się sami, chowamy taki głośnik gdzieś i włączamy go i dziecko szuka, oraz trzecie zadanie, kładziemy dwa źródła dźwięku, na przykład takie małe głośniczki, i dziecko ma na celu określenie, w którym głośniku gra muzyka, piosenka konkretna, czy jakiś odgłos. Jeśli macie jakieś inne propozycje na ćwiczenia lokalizacji z małym dzieckiem, napiszcie w komentarzach pod tym filmem. Do zobaczenia następną niedzielę o 17:00.